Serdecznie witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru Podkowie Leśnej na kolejnym studium Słowa Bożego zatytułowanym Zachowanie więzi. Mam na imię Zbigniew, a w studium dzisiejszym uczestniczyć będą Leszek, Beatka, Krzysztof i Władysław. Jak zwykle chciałbym, abyśmy rozpoczęli nasze studium od modlitwy. Chcielibyśmy zaprosić naszego Boga o Jego obecność, aby był między nami. Skłonimy zatem nasze czoła. Beatko, bardzo proszę. Panie Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci bardzo za Słowo Twoje, które będziemy teraz studiować. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas czynisz. W imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Pierwsze pytanie, które chciałbym Wam postawić, drodzy, ale także i wszystkim uczestnikom, którzy przysłuchują się naszemu studium. Po tych przeczytanych tekstach, których mieliśmy okazję, przygotowując się, czytając Słowo Boże, co moglibyście powiedzieć na temat Pawła, jak go widzicie jako człowieka, ale w kontekście naszego dzisiejszego rozważania, które mówi zachowanie więzi, co sprawia, że chcemy utrzymywać jakieś więzi, jak je budować, ale chciałbym, zanim wejdziemy już w samo studium, powiedzieli coś o samym Pawle. Jak sobie wyobrażaliście, czy wyobrażacie, czy wyobraziliście sobie po tym całym naszym studium? Bardzo proszę, czy ktoś może ma jakiś obraz Pawła, który w pewien sposób go poruszył lub na coś zwrócił uwagę? Bardzo proszę. No uważam, że Paweł jest osobą pełną entuzjazmu, pełną radością, kochający ludzi i człowiek, który potrafi cieszyć się nawet w problemach i uciskach. Nawet cieszyć się z tych ucisków, że jest tym sposobem też podobny do Chrystusa. Dziękuję. Czy jeszcze coś może dostrzegacie? No, Paweł był osobą, dla której bardzo ważne było właśnie utrzymywanie głębszych relacji z ludźmi, tak? Aż mnie kusi, żeby pogłębić to pytanie, skąd te wnioski wyciągacie. Dziękuję za to. Będziemy tego wszystkiego jak gdyby poszukiwać w naszym tekście i w naszych wypowiedziach, które autorzy i tam pytania, które nam stawiają. Chciałbym w takim razie rozpocząć od wydarzenia, które wprowadza nas lekcja. Zagadnieniem, jakim był zbór w Tesalonice, będzie studium chyba następne, ale lekcja czy studium naszego tego tygodnia chce nam pokazać całe tło, które sprawiło, że Paweł w pewnej chwili bardzo chce i coś pcha go do napisania tego listu, czy nawet listów. Ale zanim on je napisze, chcielibyśmy prześledzić, co się stało, czy była to jakaś sytuacja zewnętrzna, która sprawiła, że on musiał ich opuścić. I to mniej więcej w naszym rozważaniu będzie teraz przedstawione. Paweł przybył do Tesalonik. Jak długo przebywał? To nie jest. No może jeszcze dwa słowa wcześniej. Bardzo proszę. Zanim napiszesz do kogoś list, to musisz mieć do kogo ten list napisać. Prawda? W przypadku Pawła było tak, że on pisał list do swoich sióstr, do swoich braci, do wiernych w Tesalonice, ale zanim ten list powstał, to najpierw Paweł odwiedził to miasto. Najpierw Paweł głosił tam Ewangelię, założył tam zbór. No i ze względu na to, że okoliczności sprawiły, że musiał w pośpiechu opuścić to miasto, czuł się w jakiś sposób taki chyba niespełniony może jeszcze. Nie czuł do końca tego pokoju, nie mógł pożegnać się ze swoimi siostrami, braćmi. Musiał uciekać. Nie mógł przekazać im jeszcze wielu nauk, które chciał. 3 tygodnie to bardzo mało czasu. To jest taka intensywna kampania misyjna, ewangelizacyjna. I później misjonarz wyjeżdża. I co teraz z tymi, których zostawił? I Paweł się o nich martwi, myśli o nich, modli się za nich i pisze do nich listy. Z tego właśnie to wynika. Bardzo dziękuję. Czyli już wiemy, że czas pobytu Pawła wynosił 3 tygodnie. 21 dni.
gdybyśmy to na godziny jeszcze policzyli, to byśmy mogli powiedzieć, ile tego czasu tam poświęcił. A też musiał troszeczkę spać, choć w tekstach znajdujemy jeszcze inne wypowiedzi. Ale postawię wam pytanie, czy w ciągu 3 tygodni można się zadzierżnąć takie mocne więzi, tak przywiązać się do kogoś i tak się czuć jakby taką olbrzymią więź. Czy jest to możliwe? Bardzo proszę, no tak pytam. To zależy od okoliczności, z kim mamy do czynienia. Czasem przypadkowe spotkanie, krótka rozmowa i spowoduje, że czujemy się bardzo związani z daną osobą, a nieraz potrzeba trochę czasu. Ale w tym wypadku, jak głosił Ewangelię, Bóg jest naszym Ojcem, my wszyscy jesteśmy dziećmi, no to ułatwiało nawiązanie więzi. Dziękuję. Pomyślałem, i może zgodzicie się ze mną, czy zdarzyło wam się kiedyś wyjechać na wczasy, na obóz, na jakiś wyjazd, który trwał mniej więcej 2-3 tygodnie i w pewnym momencie zauważyliście, że nieraz można zawrzeć w tym okresie czasu takie przyjaźnie, które trwają później przez całe życie? I zapytam was, przez to pytając was, chciałbym postawić to pytanie, co wtedy, co powoduje, że czy może mieliście takie doświadczenie poznania kogoś na takim obozie i że w pewnym momencie ta przyjaźń nie została zerwana? Co sprawia, że taką więź z tą osobą czy z kilkoma osobami chcecie utrzymywać? Tak? Poszukuję pewnego jakiegoś przeniesienia na współczesność, że to nie jest takie przypadkowe, ale rzeczywiście, jeżeli... właśnie chciałem dotrzeć do tego sedna, co sprawia, że nagle człowiek staje nam się bliski, którego nigdy nie znaliśmy, który po raz pierwszy, czy w jakimś okresie po raz pierwszy spotkaliśmy. Proszę, podzielcie się może własnymi doświadczeniami. Proszę, Leszku. Może ja powiem na przykładzie, kiedy poznałem swoją żonę, Batkę. My praktycznie nie widzieliśmy się, a ten okres trwał kilka lat. I kiedy otrzymałem adres i telefon do Batki, zadzwoniłem. I ta relacja i ten kontakt był bardzo taki otwarty. Praktycznie to nawiązanie kontaktów sprawiło, że pierwszy raz rozmawialiśmy w życiu przez telefon, a to trwało godzinami czasu. A to tak wydawało się, jakbyśmy się znali już kilka lat, ładnych lat, nie? Ja myślę, że tutaj, kiedy my otwieramy swoje serce na Ewangelię i kiedy Duch Święty kieruje, inspiruje i prowadzi nas i mamy tego samego Ducha Bożego i mamy miłość do Chrystusa, do Boga, to myślę, że te relacje bardziej nawiązujemy i ta miłość się tak zacieśnia, nie? Myślę, że to i tak samo w relacjach między braćmi i siostrami. Także myślę, że to właśnie powoduje zbliżenie i w relacjach i kontaktach ludzkich. Nie? Bardzo proszę, może ktoś ma jeszcze jakieś własne takie... Poszukuję odpowiedzi, bo kiedy postawiłem to pytanie dotyczące apostoła Pawła, to dostrzegam jakby w Pawle osobę, która była bardzo otwarta, komunikatywna, ale tak naprawdę bardzo zainteresowana w nawiązaniu czegoś głębszego niż przelotnej znajomości, minięcia kogoś. Jak gdyby jego pragnieniem było bycie bardzo blisko, ale postawiłbym pytanie, dlaczego? Skąd się rodziło to pragnienie przybliżenia się do człowieka u Pawła? Jak sądzicie? No Paweł kochał ludzi. Mhm. Paweł był świadomy, a skąd ta miłość do tych ludzi? Między innymi z tego, że on zawsze był świadomy, że to są ludzie, to są istoty, za które Jezus Chrystus zapłacił największą cenę, zbawienie. I dlatego on tak pozytywnie na każdego człowieka patrzył i pragnął mu to, co najcenniejsze przekazać, czego no, wiele osób nie było świadomych. I dlatego Paweł chciał im to przekazać. Dziękuję. Teraz chciałbym przejść troszeczkę w inne nasze studium. Jakby tu mamy Pawła, postać bardzo pozytywną, ciepłą, otwartą, kochającą drugich ludzi. Wydawać by się mogło, że tacy ludzie nie powinni mieć przeciwników. Bo kto go bliżej pozna, to powie, słuchaj, dusza człowiek, koniec z nim kraść. No może to przesada, źle powiedziane, ale w pewnym momencie człowiek, który ma coś do zaoferowania i jest naprawdę na tyle
staje się nam bliskim. Zaczyna nas coś łączyć. Ale jednak nie wszyscy ludzie akceptują czy przyjmują. I w naszym studium pokazane jest, i w Dziejach Apostolskich zostało to przedstawione, że mimo, że ktoś może być naprawdę wspaniałą osobowością, to nie oznacza, że wszyscy akceptują. Właśnie pytanie, co nie akceptują i przeciwko, dlaczego wystąpiono przeciwko apostołowi Pawłowi? Bo w pewnym momencie Paweł nie miał zamiaru być tylko 3 tygodnie, prawda? Ale pewne rzeczy z zewnątrz wpłynęły na to, że musiał opuścić Tesalonik. Czy to był taki wyjazd spokojny, czy też raczej nie? Musimy pamiętać o tym, że bój nie toczy się z ciałem i z krwią, ale że są istoty duchowe, które walczą przeciwko Bogu i przeciwko tym, którzy Bogu pragną służyć. Pan Jezus powiedział, że uczeń nie jest większy nad mistrza. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. I prawdą jest to, że w Chrystusie żadnej winy nikt nie mógł znaleźć. Bo to jest najlepsza postać, najlepszy przykład. To był cudowny człowiek, tak, żyjący tutaj między ludźmi. Niosący pomoc, dobre słowo, zawsze wiedział, co ma komu odpowiedzieć, zawsze robił to w umiejętny, taktowny sposób. A mimo to wydaje się, że miał więcej wrogów niż przyjaciół. Apostoł Paweł, sługa Chrystusa, powołany przez Chrystusa, osobiście doświadczył więzi z Chrystusem i można powiedzieć, że w pewnym sensie podzielił los Chrystusa. Z jednej strony byli ludzie, którzy odpowiadali na Boże wezwanie, nawracali się, odpowiadali Pawłowi miłością na jego miłość, ale również byli ludzie, którzy byli wrogami Pawła i niestety w życiu Pawła powtórzył się ten scenariusz, który w życiu Chrystusa który został zrealizowany w życiu Chrystusa, czyli miał więcej wrogów niż przyjaciół. I do dziś jest tak naprawdę, musimy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy starali się ze wszystkich sił prowadzić życie pobożne, będziemy pragnęli być wierni Bogu i pełnić Jego wolę, zawsze znajdą się ludzie, i to większość takich ludzi będzie, która będzie naszymi wrogami, będzie chciała nas zwalczać. Nic tutaj się nie zmieniło od tamtych czasów. Władku? Jest tu pewna prawidłowość. Apostoł Paweł, gdy chodził od miasta do miasta, zawsze zaczynał od synagogi żydowskiej. No, tam spodziewał się spotkać ludzi, z którymi bardzo łatwo nawiązać więź. To byli ludzie, którzy kochali Biblię, znali Biblię, studiowali Biblię. No i to było również treścią życia apostoła Pawła. I można się dziwić, dlaczego jednak wśród tych ludzi albo nie było łatwo mu nawiązać, zachować jakąś taką ścisłą więź. Czytamy, że on rozprawiał z nimi, czyli dyskutował z nimi na temat Chrystusa, Mesjasza. Ale jakiego Mesjasza przedstawiał apostoł Paweł? No takiego, jak mówi Pismo Święte, który musiał cierpieć jak baranek, na rzeź być prowadzony, tak to w Starym Testamencie, umrzeć, zmartwychwstać. A Żydzi mieli zupełnie inny obraz Mesjasza. To nie pasowało do ich poglądów, do ich spojrzenia, błędnego spojrzenia. Dla nich Mesjasz to miał być ktoś wielki, to miał być król, to miał być ktoś, który wypędzi Rzymian, uczyni ich królestwem. Także to, co głosił Paweł, nie pasowało do koncepcji czy do obrazu Mesjasza przyszłego Chrystusa, jaki sobie Żydzi malowali. To było coś zupełnie innego. Apostoł Paweł to wyjaśniał tak, jak mówi cały Stary Testament. Jaki miał być Mesjasz, jakie życie miał prowadzić i tak dalej. Dziękuję. Chciałbym, abyśmy na moment sięgnęli do tekstu, dlatego że w wierszu 4, w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy w 4 i w 5 wersecie przedstawione tak by to tło, które do tego doprowadziło, ale chciałbym, aby ktoś może przeczytał, przypomniał nam w tym fragmencie znajdziemy i dobrą rzecz, i złą. Wiadomości dobre i złe. Tak to nieraz w życiu bywa. Bardzo proszę. 17 rozdział, 4 i 5 wiersz.
W zasadzie chodziło mi nawet o piąty wiersz, początkowy fragment, dlatego że tam pada ciekawe słowo. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma otwartą Biblię, to proszę o przeczytanie. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto. Tam pada w piątym wersecie takie ciekawe słowo. Zazdrość. Zazdrość. No, brzydkie słowo. Ale czym było ono wywołane? Czy zwróciliście uwagę? W tym wierszu wcześniejszym jakaś musiała nastąpić zmiana. Co powoduje zazdrość? Skąd ona się wzięła? Zamiast się ucieszyć, prawda, że przyjęto Mesjasza, pojawia się słowo zazdrość. Skąd ono się bierze? Bo ja, dlaczego chcę ten temat troszeczkę pogłębić? Dlatego, że wydaje mi się on być o tyle istotny, że zazdrość nie jest obca nawet chrześcijanom w pewnym momencie. Gdy się nieraz przyglądamy, nie jest nam obca. I tak doszukuje się przyczyny, że w tym momencie może jest jakaś lekcja dla nas tutaj. Ktoś jest akceptowany. Czy ktoś chce być traktowany tak jak inna osoba. Dziękuję. A nie jest. Co jeszcze? Proszę. No prosta zazdrość. Już Krzysztof powiedział, że apostoła Pawła traktowali tak, jak wcześniej traktowali Chrystusa. A dlaczego byli tak nieuprzejmie z zazdrości nastawieni negatywnie do Chrystusa? No bo z prostego względu. Ludzie się od nas odwracają. A idą za tym... Idą za Chrystusem. W tym wypadku to samo. Od nas się ludzie, od przełożonych synagogi żydowskiej, czy tam jeszcze jakichś tam liderów odwracają. Czyli coś tracę. Tak, i tłumie idą za apostołem Pawłem. I tego nie mogli znieść. Reakcja, która tu jest przedstawiona, jest bardzo taka dramatyczna i ostra, że to ta zazdrość nie była tylko w słowach, że nieraz my zazdrość wyrażamy w słowach, ale popatrzcie, jaka ona jest czynna w swoim działaniu. Jak daleko może pchnąć i do czego pcha ludzi. Tam tutaj w przekładzie Biblii Tysiąclecia jest takie ciekawe słowo, a pokaźna liczba Żydów, wiecie kogo wzięła? Dobrawszy sobie szumowiny z rynku. Takie mocne słowo. Słuchajcie, zazdrość czyni człowieka jakim? Prawda? Zazdrość jest problemem ludzi, którzy mają bardzo duże ambicje. Mają ambicje i chcą osiągać jakieś korzyści. I w sytuacji, kiedy pali im się grunt pod nogami, nie potrafią pokornie po prostu odejść, czy przyznać rację, czy też przyjąć sytuację taką, jaka jest. Ale ponieważ mają to poczucie straty, czy utraty czegoś, będą walczyć i to zaciekle będą walczyć, posuwając się do no, bardzo niekonwencjonalnych metod, można było powiedzieć, bo nie wiem, co łączyło pobożnych Żydów z synagogi z szumowinami z rynku, tak. Ale w przypadku Chrystusa było tak samo. Na co dzień gardzili tymi ludźmi, prawda? Omijali ich, tak. Ale kiedy chcieli wykorzystać ich do swoich celów, to wiedzieli, do kogo mają pójść. Podburzyć tak te szumowiny, którymi gardzili. A dlaczego chcieli to robić? Bo chcieli zachować swoje pozycje, bo czerpali z tego zyski. Mieli coś do stracenia. Nie tak ma być między wami, bracia, prawda? Ale kto chce z was być najwyższy, największy, niech będzie sługą. Jeżeli będziemy przyjmować postać sługi, to nie grozi nam zazdrość, że ktoś coś może lepiej od nas zrobić, że ktoś może coś lepiej powiedzieć od nas. Wszystko jest darem Bożym. To Bóg rozdaje dary tak, jak chce. Dla każdego z nas jest miejsce w dziele Bożym. Niczego nikomu nie musimy zazdrościć, nie musimy nikogo podburzać przeciwko temu, komu coś zazdrościmy, nie musimy szukać sobie żadnych popleczników, ani wykorzystywać biednych, nieświadomych ludzi do swoich celów, manipulować nimi. Dzięki Chrystusowi nie musimy tego wszystkiego robić. Chrystus nas uwolnił od tego. Możemy służyć. Nie mogę służyć tutaj? Dobrze, to pójdę i będę służył w innym miejscu.
Nie mogę tam służyć, znajdzie się dla mnie miejsce jeszcze gdzie indziej. Apostoł Paweł to pokazał. W jednym miejscu zwiastował Ewangelię, tak? Nie chcieli go, wygonili, to poszedł do innego miasta i tam zwiastował Ewangelię. Tak Chrystus nauczał. Jeżeli będą was prześladować w jednym miejscu, idźcie gdzie indziej. Jeżeli tam was nie przyjmą, idźcie w inne miejsce. Prosta sprawa, naprawdę. I gdybyśmy tylko pamiętali o tym, to nie byłoby tego problemu. Kiedy myślę o tej reakcji, ta reakcja mogła wypływać, i to Władysław troszeczkę mógł powiedzieć, mogło to wynikać jeszcze z przekonań religijnych tych Żydów. Zauważcie, nie z jak gdyby, niekoniecznie z ambicji, że ja kogoś utracę. Być może ten element także występował, ale niekiedy w jakąś świętą rzecz wydawać by się mogło uderzyła w ich religijności. I popatrzcie, jaka mogła być, i stąd ta gwałtowność. Ja się zastanawiam, czy tu nie odgrywa roli nieraz, że są pewne rzeczy tak zwane święte. Nawet każdy człowiek ma takie świętości, których mówi, nie dotykaj moich świętości. Nie możemy wykluczyć, że wśród nich byli ludzie szczerzy i gorliwi. Tak jak to Paweł kiedyś czynił. W gorliwości swojej prześladował chrześcijan, bo był przekonany, że to są ludzie, którzy chcą odwieść od jedynej prawdziwej wiary Izraela, i on ich prześladował w imię Boże. Robił to tak, jak potrafił. Nie miał w tym żadnego interesu. Był szczery w tym, co robił i autentyczny. Dopiero kiedy Chrystus mu się objawił, zrozumiał swój błąd. Więc nawiązując do tego, o co zapytałeś, faktycznie część z tych osób, która prześladowała Pawła, mogła być przekonana o tym, że jest to jakaś nowa religia, która chce zniszczyć dotychczasowy porządek. Tylko pytanie, bo tutaj Biblia sprawozdaje, że podburzyli szumowiny. Nie wiem, czy tak zachowują się ludzie szczerzy. I teraz chciałbym, abyśmy pobiegli dalej w naszym studium, dlatego że jest w wierszu 10 i chciałbym, abyśmy, ktoś przypomniał nam wiersz 10 tego 17 rozdziału, pewna ciekawa wzmianka dotycząca w tym momencie Tesaloniczan. Ktoś ma, to bardzo proszę. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. W tych krótkich dwóch zdaniach nawiązane jest powiedziane natychmiast w nocy. Bracia, słuchajcie, ktoś się znalazł w niebezpieczeństwie i widzę tutaj, prawda, 3 tygodnie się znają, zaprzyjaźnili się, widzą jakie niebezpieczeństwo. Jakie szybkie działania. Nie zważając na różne rzeczy, idą z pomocą. Kiedy mówimy, nasze studium ma dotyczyć więzi, powstała jakaś więź, w której jest troska. Ta troska sprawia, że w nocy wstają, to im nie przeszkadza, wiedzą, że jest zagrożenie i działają. Nie, to można zrobić później, nie ma tego. Ale Paweł udaje się dalej. To już i teraz, Leszku, jeśli mógłbyś kontynuować, proszę bardzo. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów. I tam czytamy, a ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan i przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Ten tekst jest bardzo często cytowany. Władysławie, proszę bardzo. No, bardzo często cytowany, chociaż może nie tak często stosowany praktycznie. Bardzo często coś nowego, od razu opozycja jest. Zamiast wziąć Biblię i przekonać się, czy tak rzeczywiście jest napisane w Piśmie Świętym. I ci w Berei byli, jest nazwani, są zacnymi ludźmi, bo oni słyszeli od Pawła, a później sprawdzali, czy to tak naprawdę w Piśmie Świętym jest napisane. A gdy się przekonali, że tak jest napisane, no to akceptowali, przyjmowali. Jakież to wielkie wezwanie dzisiaj do chrześcijaństwa. Pomyślałem sobie o tym, jak Paweł się musiał uradować po tej niby porażce sprzed kilku dni, 3 tygodnie, może miał plany, ale to są już takie jak gdyby rozważania dodatkowe, ale miał świadomość, wyjeżdżając, to pozwoliłbym sobie powiedzieć, przez 3 tygodnie nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać, co byśmy chcieli, prawda? I myślę, że Paweł myślał o nich, kiedy musimy kogoś opuścić, a mieliśmy im tyle do powiedzenia. W Berei Paweł jednak także jest, no ja bym to powiedział, niepozostawiony tak jakby bez opieki, dlatego że czytamy w 13 wierszu co? To samo. To było w Tesalonice. Nie wystarczyło Żydom w Tesalonice, że na swoim terytorium zaprowadzili porządek. Jak dowiedzieli się, że Paweł wyruszył do Berei, to poszli tam za nim,
i też podburzali lud przeciwko Pawłowi. To jest o tyle ciekawe, że ktoś powie, opuszczę i będzie spokój. Te emocje zostaną jak gdyby opanowane. Popatrzmy, jak długo może trwać zazdrość i gniew i jak daleko sięga. Że tak jakby tych ludzi coś trzymało, coś pchało. Musieli własne domy opuścić. Proszę bardzo. Ja tutaj widzę też wielki entuzjazm Pawła. Jeżeli spotkam się z problemami w Tesalonice, potem te same w Berei, no to następnym razem już może no jakoś swoją działalność bardziej ograniczę, żeby mnie, bo wiadomo, że mnie najprawdopodobniej to samo spotka. A jednak gdziekolwiek się udał, jego głównym celem było głoszenie Ewangelii. Jest to wspaniały przykład misjonarza, ewangelisty. Leszku. Ja myślę, że tutaj odnośnie zazdrości i nienawiści, tu są to, co wcześniej Krzysztof powiedział, odnośnie dwie siły. Ludzie wierzący są prowadzeni Duchem Świętym, a ludzie nieodrodzeni i ludzie, którzy żyją w tym świecie, nie znając Boga, nie Ewangelii, mają innego ducha. Biblia na ten temat wyraźnie mówi. I kiedy człowiek nie zna Ewangelii, jest prowadzony innym duchem. I dlatego ta nienawiść i zazdrość i gniew właśnie była odnośnie Pawła i innych uczni. Nie? Wręcz mam takie wrażenie, wypędzić Pawła jak najdalej, żeby do nas już nigdy nie wracał, żeby już nie było tego zamieszania, żeby o nim zapomniano. Paweł ponownie, natychmiast bracia wysyłają Pawła dalej nad morze i dowiadujemy się, że teraz Paweł zmienia zupełnie miejsce, w którym ma przemawiać. Miejsce bardzo znane. Mianowicie udaje się do... Aten. No i teraz moglibyśmy, zapytałbym was, Ateny. Mamy pierwszy wiek. Cóż to za miasto? Może tutaj Władysława, który jest historykiem, mógłby nam troszkę powiedzieć o tym mieście. No to było centrum cywilizacji, albo przynajmniej jedno z centrów cywilizacji, szczególnie w tym rejonie świata. Miasto filozofów, miasto naukowców, miasto poetów, w ogóle wybitnych ludzi na ów czas. I do takiego miasta udał się apostoł Paweł. Jest bardzo ciekawe, że czy tą samą metodę zastosował, co ją stosował w Tesalonice czy w Berei. Ale to już może na ten temat podyskutujemy. Czy w Atenach była synagoga? Ktoś wie? Znaczy, proszę, Beatku, proszę. Jest pytanie, dlaczego apostoł Paweł miał takie więzi z ludźmi, że nawet były one przedmiotem zazdrości? I nie tylko dlatego, że wspaniale przemawiał i mówił i przekazywał Ewangelię, Słowo Boże, ale też dlatego, że słuchał ludzi. Czyli umiał z ludźmi rozmawiać i słuchał ludzi. Był otwarty, żeby ich poznać, ich światopogląd, ich sposób myślenia i tak dalej. I to odgrywa bardzo ważną rolę, słuchanie odgrywa bardzo ważną rolę w kontaktach międzyludzkich. Dziękuję. Tutaj możemy powiedzieć rzeczywiście to, co Beatka powiedziała. Apostoł Paweł jako świetny ewangelista, jako wzór dla nas. On najpierw poszedł, zwiedził miasto, czym żyją, przyjrzał się ludziom, jakie są ich poglądy, jakie są przede wszystkim ich potrzeby. Dzisiaj oczywiście też. Kiedyś na jakimś szkoleniu ewangelizacyjnym, jak chcesz wiedzieć, co masz kazać, to idź, zmieszaj się w tłumie i posłuchaj, co ludzi boli, nad czym dyskutują, tak aby poselstwo przekazywane było wyjściem na spotkanie konkretnych potrzeb, konkretnej sytuacji, która w danym miejscu jest panującą. Tutaj w Atenach jest, Paweł powtarza po raz trzeci ten sam scenariusz. Idzie do synagogi i tam rozprawia z Żydami, tu jest dodane i z pobożnymi. Ciekawe, że w Atenach w synagodze Paweł spotkał się i z Żydami, i z pobożnymi. Nie wiem, co to oznacza. Dlaczego takie dwie kategorie? Być może ci pobożni nie byli Żydami, ale czy Żydzi byli pobożni, to nie wiem. Bo jest napisane, że rozprawiał i z Żydami, i z pobożnymi. Ale jeszcze wcześniej jest takie sprawozdanie, że Paweł, kiedy spojrzał na Ateny, na miasto pogrążone w bałwochwalstwie, to się obruszył w duchu. Obruszył się Paweł, kiedy spojrzał na bałwochwalstwo. Czyli
Mamy przykład Pawła, misjonarza, który potrafi zachować się wśród ludzi, który potrafi poznać ich kulturę, obyczaje, żeby lepiej do nich dotrzeć. Ale Pawła, który wie, kim jest, widzi i potrafi doskonale osądzić, że to, co się dzieje w tym mieście, jest niewłaściwe. Obruszył się w duchu. Z jednej strony obruszył się, a z drugiej strony ja bym powiedział, że nawet ich pochwalił. Widzę was nader pobożnych. Jak widząc te bożki, to wszystko, to powiedział im, że są bardzo pobożni. Może tych pobożnych to widział. Tak, może ci pobożni akurat przez nie duże P czy przez małe P. No, w każdym razie nazwał ich pobożnymi, ale to był tylko wstęp, żeby do nich lepiej oczywiście dotrzeć. My czasem też jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest mnóstwo różnych wizerunków, jakieś kulty, takie, owakie i oczywiście. Czy potrafilibyśmy powiedzieć tym ludziom, no, że oni są pobożni? No bo na swój sposób oni są pobożni, bo niczego innego lepszego jeszcze nie poznali. I mówimy, z poświęceniem robią to, co znają, oczywiście. Dlatego idźmy do nich i pokażmy im, tym zaangażowanym ludziom religijnie, na coś większego, bardziej wartościowego. A to oni sami to bałwochwalstwo zostawią. Leszek? Ja myślę, że my jako ludzie wierzący kiedyś też wywodziliśmy się z grona nieznających całej prawdy Ewangelii. Ale myślę, że kiedy poznajemy Ewangelię i prawdę, Duch Święty nas przekonuje do danych prawd Słowa Bożego. I naszym zadaniem jest uszanować tych ludzi, to, co wierzą, jakie mają przekonanie, a przyjdzie taki czas, że Duch Święty ich przekona i oni poznają całą prawdę. I przede wszystkim o to się schodzi, aby ludzie przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela i Pana w swoim życiu. Ja tutaj mi się aż nasuwa pewna myśl pewnej autorki wybitnych dzieł religijnych. Zbuduj gmach prawdy, a ludzie lepiankę sami zostawią. A my bardzo często przychodzimy z taranem i chcemy tą lepiankę. I oni wtedy to zacięcie bronią. Zbuduj gmach prawdy, a ludzie sami zrozumieją, że to jest wspanialsze, to jest dobre i tą lepiankę sami zostawią. Dziękuję. Faktem jest, że w synagodze spotykał ludzi, którzy w pewnym momencie byli kulturowo mu bliżsi i nawet to, co miał im przekazać, było łatwiejsze do zaakceptowania niż zupełnie nowa prawda, którą przedstawiał na Areopagu. I tutaj mamy tą całą mowę. Jak próbuje Paweł zainteresować, na coś zwrócić uwagę, tam padają nieraz mocne słowa, ale myślę, że w naszym rozważaniu budowania czy utrzymywania więzi, bo to jest tematem naszego dzisiejszego studium, Paweł tu pokazuje, że nieraz budowanie więzi nie jest wcale łatwe, kiedy spotykamy się z osobą, która jest światopoglądowo, ale to moglibyśmy porozmawiać i może ktoś by powiedział, że niekiedy robimy wszystko, co możemy, ale niekiedy jakby brak jest odzewu. I ten przypadek tutaj akurat ludzie wykształceni, i ja nie chciałbym robić uogólnień, bo to nie jest pewna zasada, ale niekiedy pewne rzeczy nawet przeszkadzają ludziom przyjąć czy słuchać prawdy o Ewangelii. Gdybyśmy się temu przyjrzeli, nie dają także szansy nawiązania bliższych więzi. Jakby tam czytamy w pewnym momencie, Paweł zaczyna mówić o zbawieniu, o zmartwychwstaniu, o sądzie w pewnym momencie i nagle prawda? Bajki opowiada. Mhm. Co im przeszkadzało, że Paweł ich nie zainteresował? Przecież on nadal tą miłość, co nieraz stoi na przeszkodzie za przyjęciu czegoś, co wydaje nam się takie dla nas oczywiste, ale dla innych wcale nie. Proszę bardzo. Tam była filozofia. Tam byli epikurejczycy, stoicy. To była przede wszystkim filozofia racjonalna. Intelektualna. Tak. Intelektualna, racjonalna. To, co nie mieściło się i nie było do pojęcia przez ich umysł. No taka była filozofia grecka, tak bardzo uogólniając oczywiście. No było dla nich nie do pojęcia. Wręcz było to dla nich śmieszny. I tak niestety te nadnaturalne rzeczy, które dokonuje Bóg, tak potraktowali ci racjonalnie myślący Ateńczycy, a szczególnie filozofowie ateńscy. Chciałbym na moment jeszcze zwrócić uwagę, bo on mi umknął, a przepraszam za to umknięcie. Z Berei Paweł dokonuje pewnego
pewnego czynu, podejmuje pewną decyzję w wierszu 15. W wierszu 15, 17 rozdziału. Tam podejmuje Paweł pewną decyzję, która pokazuje, mówiąc o więziach, jeszcze troszeczkę nam. Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. Otrzymują ciekawe polecenie. Przybywają do Aten, ale Paweł w pewnym momencie mówi i powrócili, otrzymawszy polecenie od Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Kto przyszedł, dokąd wysyła, jak myślicie? Paweł pozostawia Tymoteusza i Sylwana w Berei, czyli znowu pokazuje, że żeby coś zbudować, potrzeba nieraz więcej tego materiału użyć, tej prawdy przekazać, żeby ugruntować. I tutaj mamy postawę Pawła, że nie zostawia nawet ludzi, których przyjął, ale dalej im to opowiada. Zostawia Paweł, długo Paweł w Atenach nie był. W pewnym momencie, myślę, próbował, jedna próba, druga, nie trzecia. Nie było efektów też za dobrych w Atenach, bo tutaj tam, wspomniane, że tylko niektórzy Tylko znikli. Niektórzy, ale chwała Panu Bogu, że znaleźli się te światełka. Apostoł Paweł później właśnie tak wspomina, pisząc chyba w liście do Koryntian to wydarzenie, wydaje mi się, to swoje doświadczenie z Aten w pierwszym rozdziale. I mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. To doświadczenie z Aten gdzieś tam w jego sercu było. Była przykrość w jego sercu, że kiedy opowiadał o Chrystusie, to został wyśmiany. Powiedziano, że on opowiada baśnie, bajki, prawda? I to gdzieś tam ten ból w sercu pozostał. I on mówi, że tak, faktycznie, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. On później to rozwija, tą myśl, prawda? Mówi o tym faktycznie, na czym polega mądrość i pochwala mądrość Bożą. Nie tą mądrość filozoficzną, tą racjonalną mądrość, ale mądrość Bożą, czyli mądrość z Ducha Świętego, którą trzeba doświadczyć łaski Bożej, żeby zrozumieć, żeby to poczuć. Natomiast jeżeli Duch Święty nie działa na serce ludzkie, to jest to tak naprawdę głupotą. Jest to śmieszna nauka o tym, że był człowiek, żył człowiek, został ukrzyżowany. No jak to wygląda? Co to za Bóg? Co to za przywódca, który został ukrzyżowany, czyli poniósł haniebną śmierć, nagi, wyśmiany, opluty, a później jeszcze zmartwychwstał? No to sobie wymyślili religię faktycznie, nie? Co to za śmieszna religia jest? Co to za Bóg, który tak się zachowuje? I faktycznie to nie jest racjonalne. To nie jest filozoficzne. Tak naprawdę to jest mądrość Boża i wszyscy, którzy wyśmiewają tą dobrą nowinę, ten sposób zbawienia w Chrystusie, tak jak apostoł Paweł napisał, jest to dla nich głupstwem, ale tylko dla tych, którzy giną. Jako pewna rada, metoda. Bardzo często chętnie idziemy tam, gdzie jesteśmy dobrze przyjmowani, albo efekty naszej pracy są duże. Większe czy szybsze. Większe, no, szybsze, no, i tak dalej. Nie powinniśmy lekceważyć tych miejsc, ale apostoł Paweł cieszył się, że nawet w tych Atenach, takich trudnych, racjonalnych, że tam jednak światełko zaświeciło. Światełko. I to też jest lekcja, abyśmy się starali, aby to światełko prawdy świeciło wszędzie. I żebyśmy też mieli świadomość, że to światełko może po jakimś czasie się zaświecić. Oczywiście. Od tego małego ognia później powoli się rozszerzało. Paweł udaje się do Koryntu, który wydaje się być miastem... Złem córy Koryntu. Tak. Mówi zupełnie inaczej. W środowisku, w którym wiele osób ma poczucie grzechu, ma poczucie winy, bo wie, gdzie się stoczyli i wtedy Ewangelia jest przyjmowana. Ale nie to, na to chciałbym zwrócić uwagę. W naszych rozważaniach i w Biblii jest powiedziane, że kiedy przybył do Koryntu, znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwilla, który z żoną przybył, wysiedlony z Rzymu, dlatego że tam mieliśmy pewne wydarzenie. I tutaj chciałbym powiedzieć, jako historyka zapytam tutaj brata Władysławie, powiedz mi, co to było takiego, że tam musieli Żydzi opuścić Rzym? Czy było taka jakieś... Co to spowodowało? No, Żydzi zresztą cały czas się buntowali. Cały czas ta ambicja powodowała, żeby usuwać tych Rzymian i tak dalej. Nawet historycy podają, że rzeczywiście w tym czasie, w którym te wydarzenia rozgrywały się, opisane są w dziejach apostolskich,
no, że były bunty Żydów. Tu mamy daty nawet, możemy wymieniać 49 rok, 50, 51 i nazwiska, które są wspomniane, są w kronikach również rzymskich wspomniane. A więc to nam maluje autentyczny obraz, prawdziwy pod względem historycznym, jakim jest Słowo Boże, a w tym wypadku dzieje apostolskie. I ta więź, która się między Pawłem a tym małżeństwem związana, pokazane, że wspólne czy podobne doświadczenia bardzo ludzi łączą. Czyli zauważcie, jeżeli mamy jakieś przeżycie, które ktoś przeżywa podobnie, jest to pewien most, który może nas połączyć. I oni nawiązali bardzo... Oni nie byli, nie wiem, czy oni byli chrześcijanami, czy nie, ale w pewnym momencie tu pokazane jest, że ta więź między nimi była szczególnie bliska i mocna, nawet wspólnie pracowali. Ale w tej chwili chciałbym, abyśmy na chwilę wrócili do listu do Tesaloniczan i otwórzmy list do Tesaloniczan. Dlatego, że te nasze rozważania pokazywały Pawła, który był bardzo zaangażowany w misję, Ewangelię, głoszenie, opowiadanie w różnych miejscach z różnymi skutkami i miał powodzenie. Czy wiecie, że można się zapomnieć w pewnym momencie i tak się zaangażować, że zapominamy o Bożym świecie, jakbym to nieraz tak się mówi? Ale Paweł nie zapomniał. Ja jeszcze chciałem króciutko tylko wspomnieć o tym, że w Koryncie Pan Bóg naprawdę pocieszył serce Pawła po tych wydarzeniach w Atenach. Ponieważ w Koryncie Paweł naprawdę dużą pracę i dobrą wykonał i tam dużo ludzi się nawróciło. Nawet przełożony synagogi się nawrócił wraz z całą swoją rodziną, Biblia sprawozdaje. Prawda? Paweł co prawda przebywał tam jeszcze półtora roku później po tych wydarzeniach, czyli bardzo długo. Ale faktycznie to była nagroda dla niego za jego trud. Udziałem Pawła były emocjonalne więzi ze współwierzącymi. I jak opuścił Tesaloniczan, to myślał o nich, na pewno modlił się za nimi, wysłał Tymoteusza i napisał list. I w liście napisał, że bardzo pragnąłby się z nimi znowu widzieć. Właśnie tak? do tego. I dlatego ja, dla mnie tutaj mam taką praktyczną myśl, że my żyjemy w czasach, kiedy mamy środki i urządzenia, które pozwalają nam nawiązywać kontakty międzyludzkie bez względu na odległość, jak daleko jesteśmy od siebie. I właśnie takimi urządzeniami są telefony, jest internet, Skype i tak dalej, że nawet możemy nie tylko słyszeć swój głos, ale także widzieć się nawzajem, widzieć swoje twarze, uśmiech na twarzy i tak dalej. I to jest ważne, żebyśmy z tych możliwości korzystali. I gdy na przykład przyjdzie nam, że ktoś odjedzie z naszych znajomych daleko, czy na jakiś czas, czy na stałe, żebyśmy te kontakty utrzymywali. I żebyśmy po prostu znaleźli czas w tym natłoku obowiązków każdego dnia, żebyśmy znaleźli czas na utrzymywanie kontaktów ze współwierzącymi. Beatko, dokonałeś pewnego podsumowania, do którego chciałbym dojść. Dziękuję. Dlatego, że w wierszu 17 i 18 Paweł napisał słowa. Proszę bardzo, Leszku. Pierwszy list do Tesaloniczan, już wchodzimy w sam tekst, drugi rozdział, wiersz 17 i 18. My zaś, bracia, odłączeni od nas jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Dziękuję. Zaraz ten tekst chciałbym pokazać. Minęło naprawdę, gdybyśmy tak policzyli, jakiś okres czasu. Można zapomnieć już o tych osobach, o tych ludziach, o tych, których tam spotkaliśmy. Kiedy czytamy te słowa, jakiś tam jest olbrzymi ładunek czego? Uczucia. Uczucia. Więzi, która została w ciągu 3 tygodni nawiązana. Bracia rozłączeni z wami na krótki czas, sercem, ale nie tylko, niemożnością wasz oglądania, jakaś tęsknota. Nie powinno nas to dziwić, bo po ludzku rzecz biorąc, faktycznie takie krótkie znajomości, one czasami mogą być nawet intensywne, prawda? Ale później rzeczywistość powraca, wyjeżdżamy, codzienność i to wszystko stygnie i zapomina się. Ale Boża więź, która została nawiązana, ten Duch Boży, który łączy serca, on sprawia, że nie można zapomnieć, że nie można pozostawić ludzi, że nie można zerwać tych więzi. Paweł gdzieś tam na sercu ciągle ich nosi.
ta odpowiedzialność Pawła, troska jego, miłość, którą odczuwa do nich. Wielokrotnie pisząc to do swoich uczniów, do swoich nawróconych, Paweł mówi, że jestem z wami duchem, prawda? Że jestem gdzieś tam z wami. I to jest piękne, że Paweł pokazuje nam, jest to dla nas przykład. My bardzo często popełniamy pewien błąd. Darzymy olbrzymim zainteresowaniem osoby, które przychodzą do nas, do naszej społeczności. Otaczamy je opieką, serdecznością, gościmy w domach, poświęcamy im czas do momentu, kiedy nie przyjmą chrztu. Jak już przyjmą chrzest, no to... Są w domu. Radźcie sobie teraz sami. Są w domu. I też Paweł nam pokazuje, jak powinniśmy postępować. Tak. Władysław, ja jeszcze chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. Moim zdaniem to jest korona wszystkiego, co jest w wierszu 19 napisane. Apostoł Paweł wszędzie spotykał ludzi potrzebujących. I na końcu wskazuje im, że wszelkie te potrzeby będą rozwiązane jakim wydarzeniem? No jest powiedziane przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Możemy wiele dla ludzi czynić. Nie rozwiążemy wszystkich problemów. Dla współczesnego świata, zbolałego, kryzysowego i wszystko inne, co byśmy w tym momencie mogli wymieniać. Jedyną nadzieją jest powrót Jezusa Chrystusa. I dlatego jesteśmy adwentystami. Oczekujemy na powrót Jezusa Chrystusa, który te wszystkie problemy, a przede wszystkim tam będzie już na stałe, na wieczność, te serdeczne więzi, gdy znajdziemy się w Królestwie Chrystusa po Jego powtórnym przyjściu. To jest dopiero wstęp do rozpoczęcia studiowania całego listu, więc te perełki, które w nim są zawarte i być może to nakreślenie całego tła pozwala nam zrozumieć charakter tego człowieka, charakter dziecka Bożego, który prowadzi do tego, że nie pozostawia, tak powiedzieliśmy, ludzi samych sobie, mówiąc, och, Pan Bóg już ich będzie prowadził, Pan już ich będzie strzegł, ale wysyła Tymoteusza, tam byśmy później przeczytali wcześniej, nadal się o nich troszczy, za nimi się modli, o nich chce jak najwięcej wiedzieć, aby dojrzali, aby jakby doszli do pewnej doskonałości, o którym, tak jak mówię, będziemy czytać wcześniej. Ale tu jest pokazane, nieraz praca, którą mamy przed sobą, nie powinna nam przeszkodzić, żeby zapomnieć, że kogoś za sobą zostawiamy. I tego myślę, że ta lekcja miała nas nauczyć, nas wszystkich i państwa czy braci, którzy tam jesteście także, budujmy i utrzymujmy więzi. To jest jeden z niewielu skarbów, jakie dodają rozkoszy i radości w naszym życiu, bo to naprawdę jest miło otrzymać wiadomość od przyjaciela z dalekiego miejsca, który o nas pamięta. Przypomnijcie sobie, jak dostajecie życzenia urodzinowe. To jest miłe, jak się to otwiera, że ktoś o nas pamiętał. A teraz przychodzi nam czas zakończyć. I Leszku, chciałbym ciebie prosić do modlitwy. Bardzo proszę. Nasz ukochany Ojcze, wieczny Boże, Stwórco nieba i ziemi, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo i za Twojego Syna, którego nam dałeś. Błogosław Twój święty Kościół, błogosław również tych, którzy słuchają żywe Ewangelii, aby Twoje święte słowo przez Twego Ducha Świętego otwierało serca ludzi. Tobie jedynemu Bogu należy się chwała, cześć i uwielbienie. Amen. 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 A zatem czas rozstania już nadszedł. Dziękuję Wam wszystkim za udział, jak również tym, którzy uczestniczyli może w sposób bierny, ale myślę, że dla nich także w jakiś sposób przynoszący jakąś korzyść. I serdecznie zapraszam na kolejne studium w przyszłym tygodniu zatytułowane Tesalonika w czasach apostoła Pawła. Zapraszam i dziękuję za wysłuchanie nas wszystkich.